W dzisiejszym podcaście wrócimy do tematu stabilnie wyczerpujących się zapasów sprzętu i coraz to bardziej ziejących pustkami magazynów długoterminowego składowania. W poprzednim odcinku posłuchaliśmy o coraz to mniejszych zapasach pojazdów opancerzonych, więc w tym odcinku poruszone zostaną trzy kolejne kategorie wyczerpującego się sprzętu: a mianowicie artyleria holowana, sprzęt pancerny niezdatny do remontu, a także wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Każdej z tych trzech kategorii również ubywa, co dosłownie widać gołym okiem, a nic tak nie cieszy jak puściejące magazyny agresora. Podcast opracowała w oparciu o serię materiałów Radia Swoboda. Zacznijmy od artylerii holowanej. Tytuł artykułu z dużym trudem Rosja straciła 50% artylerii holowanej. <laughs> od razu na początku trzeba zaznaczyć. Fakt, że magazyny starego radzieckiego sprzętu wojskowego pustoszeją, nie oznacza, że czołgi, BWP, haubice czy moździerze, które z nich zniknęły, zostały utracone w walce. Znaczna ilość ciężkiego sprzętu trafia do zakładów remontowych, podczas gdy inny sprzęt jest wykorzystywany do wyposażenia nowych formacji wojskowych tworzonych przez Rosyjskie Ministerstwo Obrony. 16 września prezydent Rosji, Władimir Putin, Podpisał kolejny dekret o zwiększeniu liczby żołnierzy w siłach zbrojnych do 1,5 miliona. W sumie liczebność wojska zostanie zwiększona do prawie 2,4 miliona osób. Tym samym od 1 stycznia 2023, czyli w ciągu niespełna dwóch lat, liczba kadrowych żołnierzy w Rosji wzrośnie o prawie 350 tysięcy osób. I nie będą oni walczyć gołymi rękami. Niemniej jednak wyłącznie udokumentowane straty w rosyjskiej artylerii holowanej w wojnie z Ukrainą, zgodnie z projektem Oryx, przekraczają już 400 jednostek. Jednocześnie magazyny, w których była przechowywana, są szybko opróżniane. Jak na podstawie zdjęć satelitarnych obliczył analityk wojskowy Kovert kabal w jednej tylko bazie w miejscowości Planowoj, w obwozie kurgańskim, liczba zapasów holowanych systemów artyleryjskich, takich jak Msta-B, b Działa M46 i innych rodzajów artylerii została zmniejszona o połowę w czasie trwania wojny z 4839 do 2909. Na ekranie widzimy zdjęcie satelitarne wspomnianej bazy artyleryjskiej w planowym. Pierwsze jest wykonane w dniu 30 sierpnia 2022, a drugie 9 września 2024. Kolejną dużą bazą artylerii holowanej jest 80 arsenał Głównego Zarządu Rakiet i Artylerii Rosyjskiego Ministerstwa Obrony w wiosce Gagarski, niedaleko Jekaterynburga. Wraz ze składem w planowym przechowywał on prawie dwie trzecie wszystkich zapasów tego typu artylerii przed wybuchem pełnoskalowej wojny. Jak pokazują zdjęcia satelitarne, niektóre jego części zostały całkowicie opróżnione od momentu rozpoczęcia wojny. Całkowita liczba jednostek artyleryjskich w Gagarskim zmniejszyła się o 20% od 2022 roku z 2224 do 1767. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli obliczymy pozostałą liczbę jednostek artylerii holowanej w rosyjskich magazynach wojskowych w połowie 2024, to od 2022 spadła ona z 11867. Do 6134, z wyłączeniem dział moździerzowych. Jednak jak twierdzi Kowert-Kabal, należy zwrócić uwagę na to, które działa dominują wśród tych, które pozostają w magazynach. Jednym z kluczowych ustaleń jest to, że Rosjanie szybko zużywają swoją broń artyleryjską dużego kalibru. Chociaż pozostało im ponad 50% broni małego i średniego kalibru, pozostała tylko 1 trzecia broni o dużym kalibrze. Są to zazwyczaj nowsze, bardziej celne i potężne działa artyleryjskie, takie jak Hyacinth B i Msta B, wyprodukowane w latach 70. i 80. Pozostało ich znacznie mniej niż starszych i mniej skutecznych dział wyprodukowanych w latach 40. i 50. Takich jak Haubice D1 i Haubice Armaty D20, które należą do klasy średniej, tłumaczy analityk. Jest ku temu kilka powodów, kontynuuje kowertka po pierwsze, oczywiste jest, że armia rosyjska chce używać najlepszej i najpotężniejszej broni. Oznacza to, że podczas formowania nowych jednostek, zastępowania strat, a nawet demontażu w celu uzyskania części zamiennych, np. w celu wymiany zmęczonych lów, oni będą pobierać nowsze egzemplarze z magazynów. Można również zauważyć, że wiele dużych jednostek artyleryjskich w magazynach nie stoi już starannie w rzędach, ale jest rozproszonych, jakby były przenoszone do użycia. Jedna trzecia pozostałych dział dużego kalibru może wydawać się znaczącą liczbą, biorąc pod uwagę, że wykorzystanie dwóch trzecich z nich zajęło Rosji ponad dwa lata. Może się wydawać, że pozostała jedna trzecia wytrzyma co najmniej kolejny rok, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele z pozostałych dział to tylko śmieci, które można wykorzystać jedynie na części zamienne, powiedział ekspert. Jednak podobnie jak w przypadku czołgów, pojazdów opancerzonych i samobieżnych systemów artyleryjskich, Trudno jest przewidzieć, kiedy się one skończą Rosji i czy w ogóle się skończą. Rosja jest obecnie w stanie uzupełnić swoje zapasy sprzętu i utrzymać swoje bieżące operacje wojskowe na wystarczającym poziomie. Kreml dysponuje rozbudowaną siecią zakładów naprawczych oraz ograniczoną liczbą magazynów i fabryk specjalizujących się w odtwarzaniu sprzętu z rezerw. Jednak w trakcie prowadzenia operacji ofensywnych różnica między poziomem miesięcznych strat w sprzęcie a poziomem nowej produkcji i napraw, nie pozwala nam mówić o zrównoważeniu tej sytuacji. Napisała w niedawnym raporcie na temat perspektyw odbudowy rosyjskiej armii Dara Masikot, współpracownik programu Rosja i Eurazja w Carnegie Endowment for International Peace. Jej zdaniem, jeśli wojna Rosji z Ukrainą będzie kontynuowana z taką samą intensywnością jak obecnie, odbudowa jej potencjału militarnego i doprowadzenie produkcji i napraw nowego sprzętu do wymaganej liczby zajmie Rosji dziesięciolecia. Gdyby wojna zakończyła się jutro, zajęłoby to tylko odrobinę mniej czasu. Koniec. Cóż, co do ostatniego zdania, że odbudowa potencjału militarnego zajmie Rosji dziesięciolecia, to niestety dotyczy to również krajów zachodu, które dostarczają Ukrainie sprzęt. Dla przykładu, Wielka Brytania przyznała, że samo uzupełnienie zapasów NLO, które przekazano Ukrainie przy obecnym tempie produkcji, zajmie mniej więcej dekadę. Inna sprawa, i tutaj wracam pamięcią do wypowiedzi Igora Wsywołodowicza-Ogórkina, to kaliber pozostałych dział. To podobno też ma duże znaczenie, ponieważ w przypadku rosyjskiej artylerii już na początku 2023 były bardzo poważne problemy z dostępnością pocisków kalibru 122 mm. I działa o tym kalibrze zaczęły znikać z frontu właśnie z powodu braku odpowiedniej amunicji, ustępując kalibrowi 152 mm, do którego mimo wszystko było więcej pocisków. Może się okazać, że z pozostałych w bazie magazynowania działu jakaś część jest bezużyteczna właśnie z powodu niepopularnego kalibru. Pomijmy kwestię, że w gruncie rzeczy największy problem jest nie tyle z działami, co z amunicją do nich. Lecimy dalej. Kolejny materiał przedstawi kwestię tzw. kanibalizacji sprzętu pancernego czyli wykręcanie części z bardziej zjechanych pojazdów celem remontu tych w lepszym stanie. Wątek pochodzi z artykułu o następującym tytule. Powolna kanibalizacja. W wojsku rosyjskim wzruch poszedł złom. Echem. Rosyjskie magazyny sprzętu wojskowego wciąż są opróżniane, a bezużyteczny sprzęt jest wykorzystywany na części zamienne. Na początku lipca Radio Swoboda informowało, że w miarę stopniowego opróżniania magazynów sprzętu wojskowego, rosyjska armia otrzymuje coraz więcej starszych modeli sprzętu wojskowego, a to, co pozostaje w magazynach, to głównie sprzęt wymagający gruntownych remontów przed wysłaniem na front. Nowe dane pokazują, że proces ten jest kontynuowany, a jakiś czas temu zaczęła pustoszyć również ta część magazynów, w których przechowywano rozmontowane bojowe wozy piechoty. W niektórych z nich brakowało wieżyczek, silników, a nawet części opancerzonego kadłuba, zauważa analityk OSINT piszący w sieci społecznościowej X pod pseudonimem 99 jak mówi ekspert wojskowy prowadzący kanał na YouTube pod pseudonimem Covert jeśli liczyć je razem z czołgami, to Rosji pozostało 12,5 tysiąca pojazdów opancerzonych z ponad 22 tysięcy, które posiadała przed rozpoczęciem wojny. Zdjęcia satelitarne dostępne dla Radio Swoboda wskazują, że ponad połowa z tej liczby jest w złym lub przynajmniej dalekim od idealnego stanie, co oznacza, że takie pojazdy albo w ogóle nie mogą być wysłane na front. Albo wymagają kosztownych napraw, zanim będą mogły zostać wysłane na front. O kanibalizacji, to jest wykorzystywaniu niekompletnego sprzętu jako dawcy części zamiennych, świadczy zarówno jego znikanie z niektórych magazynów, jak i odwrotnie wzrost liczby na wpół zdemontowanych pojazdów w innych magazynach. Na przykład w 349 Centralnej Bazie Składowania Czołgów w Topczysze, kraj autajski. Liczba bojowych wozów piechoty na zdjęciach satelitarnych rośnie, ale po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że wszystkie one są w stanie niezdatnym do użytku. Od 2023 do połowy 2024, jak wynika z analizy zdjęć satelitarnych, najczęściej poddawano kanibalizacji BWP. Autorzy badania odnotowują, że pewna ilość niekompletnego sprzętu, który zniknął ze zdjęć, mogła zostać przeniesiona do zakładów naprawczych. W Rosji w magazynach pozostały prawie wyłącznie stare BWP-1, podczas gdy na Ukrainie, sądząc po nagraniach z frontu, traci głównie BWP-2, ponieważ części zamienne z BWP-1 są używane do naprawy BWP-2, mówi onp 99 Oto jak po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskolowej inwazji na Ukrainę pustoszeje magazyn niekompletnego sprzętu w 1295. Centralnej Bazie Rezerw i Magazynowania Sprzętu Pancernego w Arsenijewie, w kraju nadmorskim. Porównanie zdjęć satelitarnych z 5 listopada 2022 i 22 lipca 2024 roku pokazuje, że w tym okresie z magazynu zniknęła większość częściowo rozmontowanych pojazdów opancerzonych. Tempo kanibalizacji nadal rośnie, ale Rosja ma już bardzo mało niektórych rodzajów sprzętu w magazynach. Możliwe, że prawie wszystko, co nadawało się do tego celu, zostało już zdemontowane na części zamienne. Dodaje analityk Osind. W szczególności, jak wynika z wyliczeń, na początku lata Rosja miała w magazynach około 22% przedwojennej liczby MTLB, wiele zadaniowych, lekkich opancerzonych transporterociągników, potocznie nazywanych motołygami. Obecnie ich liczba spadła do 14% przedwojennych zapasów. BMD, transportery opancerzone desantu, pozostają na poziomie 33% liczby przechowywanej w bazach magazynowych. W porównaniu ze stanem sprzed pełnoskolowej inwazji na Ukrainę. Jednocześnie, analitycy zauważają, że zdjęcia satelitarne nie pozwalają zajrzeć do zadaszonych pomieszczeń, w których również jest przechowywany sprzęt, ale zakładają, że znajdowały się tam pojazdy opancerzone w lepszym stanie i już dawno temu zostały wysłane na front. Świeże zdjęcia satelitarne pokazują, że tylko między styczniem a lipcem 2024 roku Liczba pojazdów opancerzonych w rosyjskich bazach magazynowych spadła o 11%, a w przypadku MTLB o 51%. Pozostało tylko 14% przedwojennych zapasów tych pojazdów. Rosja prawdopodobnie przekroczyła już szczyt dekonserwacji przechowywanych bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych. Większość BWP pozostawionych w magazynach to zardzewiałe i puste kadłuby, które zalegają tam od lat i oni zaczynają wyciągać z magazynów coraz to starsze pojazdy opancerzone których do tej pory nie chcieli używać ale teraz wojsko rosyjskie po prostu nie wydaje się mieć innych opcji mówi on p99 co to oznacza dla Rosji i wojny na Ukrainie kuszące jest spojrzenie na tempo zmniejszania się liczby sprzętu i ekstrapolowanie otrzymanych danych aby zrozumieć kiedy on się skończy od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny minęło ponad 900 dni a jeśli Rosja bezpowrotnie straciła dwie trzecie pojazdów opancerzonych, które były w dobrym stanie, oznacza to, że w teorii magazyny będą całkowicie opustoszałe za około 450 dni do końca października 2025 roku. W rzeczywistości jest to znacznie bardziej skomplikowane, podczas gdy dla uproszczenia dzielimy stan tych pojazdów na dwie lub trzy kategorie w rzeczywistości zakres jest znacznie szerszy. Do naprawy niektórych maszyn w przyzwoitym stanie wystarczy tylko tydzień, podczas gdy naprawa innych może zająć ponad miesiąc. Niektóre maszyny mogą być w dobrym stanie, ale wymagają kilku konkretnych części, których nie ma na stanie. Czasami oni mogą zabrać dwie maszyny z magazynu, aby pozyskać potrzebne części i złożyć z nich jedną działającą maszynę. Maszyna, która zniknęła z magazynu, nie jest równoznaczna z jej utratą na polu bitwy. Rosja stworzyła wiele nowych formacji, aby kontynuować wojnę. A do ich wyposażenia potrzeba dużo sprzętu, powiedział kowert kabal. Na zdjęciu widzimy 6018 centralną bazę magazynową czołgów w Kamyszłowie. Obwód Świerdłowski. Tak wyglądało przedwojenne zdjęcie satelitarne. A oto zdjęcie wykonane w 2024 z widocznymi pustymi miejscami, gdzie wcześniej znajdował się niekompletny i rozmontowany sprzęt. Próba przewidzenia, kiedy Rosja może całkowicie wyczerpać swoje zapasy sprzętu wojskowego, jest trudnym zadaniem, które nie będzie do końca trafne, kontynuuje analityk. Większość pojazdów, nawet w najgorszym stanie, można naprawić i odtworzyć. Po prostu będzie to wymagało ogromnej ilości pracy. Do tego stopnia, że przestanie to być opłacalne i nie będzie warte zainwestowanych pieniędzy i wysiłku. Niemniej jednak, niedobór pojazdów dostępnych tu i teraz będzie się pogłębiać. Koniec. Czyli w gruncie rzeczy historia, zgodnie z przewidywaniami, o których pisali tak eksperci, jak i widzowie w komentarzach pod materiałami, sprzętu coraz mniej i coraz większe rupiecie idą w ruch. Oczywiście, warto jeszcze raz podkreślić, że wcale nie jest powiedziane, że nagle skończy się cały dostępny sprzęt i na front wrócą taczanki. Jest możliwe, że rosyjskie dowództwo w końcu zacznie szanować sprzęt i korzystać z niego o wiele ostrożniej i oszczędniej tak jak ma to miejsce w przypadku Wojska Ukraińskiego. Ale tak czy inaczej, miło jest posłuchać o pustoszających magazynach. Nagle ten straszny moloch, który miał więcej sprzętu pancernego niż rozumu, przestaje być aż tak straszny. Trzymamy kciuki i czekamy na więcej. Dobrze, porozmawialiśmy o wyczerpywaniu się artylerii holowanej i lepieniu coraz to mniejszej ilości sprzętu pancernego, z jeszcze walającego się po bazach złomu, więc zakończymy środkiem ogniowym. Który tak czy inaczej chyba zawsze będzie kojarzyć się z Europą Wschodnią. A konflikt rosyjsko-ukraiński tylko ugruntowuje ten stan rzeczy. Mowa oczywiście o wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych. W oparciu o artykuł o następującym tytule. Wymierający gatunek. W rosyjskich magazynach nie ma już prawie żadnych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. <laughs> Radio Swoboda i bloger wojskowy Covert Kabal kontynuują serię artykułów o tym, jak rosyjskie magazyny sprzętu wojskowego pustoszeją po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Tym razem porozmawiamy o wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych. Grad, Uragan i Smiercz. W poprzednich publikacjach, w oparciu o analizę zdjęć satelitarnych, była mowa o wyczerpywaniu się rosyjskich pojazdów opancerzonych. O tym, jak są one demontowane w celu uzyskania części zamiennych. Aby z kilku niesprawnych pojazdów zrobić jeden sprawny. A także o zapasach artylerii holowanej, której to w Rosji pozostało tylko 50% przedwojennej ilości. We wszystkich przypadkach Kowert Kabal i analitycy Osint, którzy badają zdjęcia satelitarne, w tym te dostarczone przez Radio Swoboda, zastrzegają, że ich metodologia obliczeń jest niedoskonała, ponieważ część sprzętu, który znika z baz magazynowych, jest wysyłane do zakładów remontowych a część trafia do nowych formacji wojskowych, które są aktywnie tworzone przez rosyjskie dowództwo. Niemniej jednak wielkość produkcji i remontu czołgów, transporterów opancerzonych i haubic najczęściej nie nadąża za liczbą strat poniesionych na froncie. Od Katiuszy do Smiercza Rakietowa artyleria wieloprowadnicowa była konikiem Armii Radzieckiej już w czasach II wojny światowej. Słynne katiusze pozwalały znacznie zwiększyć stopień rażenia pozycji niemieckich. System był na tyle skuteczny, że przetrwał dziesięciolecia, i był używany w wojnach koreańskich, w Wietnamie i Afganistanie. Obecnie rosyjskie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe są bardziej ukierunkowane na celność niż na przytłaczającą siłę ognia w czasach II wojny światowej. Chociaż te same grady raczej trudno nazwać bronią precyzyjną, a ich użycie przeciwko obszarom, w strefach mieszkalnych z łatwością można zakwalifikować jako zbrodnię wojenną. Jeden z najsłynniejszych przypadków działania tego typu pochodzi z okresu przed pełnoskalową inwazją. Kiedy to w 2014 roku systemy wieloprowadnicowe zostały użyte do ostrzelania dzielnicy Wostoczny w Mariupolu, zabijając 31 cywilów i raniąc 117. Obecnie na uzbrojeniu rosyjskiej armii znajdują się trzy główne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Oprócz BM-21 Grad są to BM-27 Uragan i BM-30 Smiercz. Wszystkie są przeznaczone do jednoczesnego prowadzenia zmasowanego ostrzału i niszczenia wroga rozproszonego na dużym terytorium. Podczas gdy Grady zostały stworzone w latach 60., późniejsze systemy, takie jak Uragan, połowa lat 70. i Smiercz, późne lata 80., przenoszą mniej pocisków ale są bardziej celne i mają potężniejsze głowice. Radzieckie i rosyjskie systemy mają swoje wady i ograniczenia. Na przykład, zazwyczaj nie ma elastyczności w kwestii odległości lotu. W przeciwieństwie do artylerii lufowej, rakieta leci aż do wyczerpania paliwa, a jeśli wróg znajduje się w pobliżu minimalnego zasięgu lotu, system staje się praktycznie bezużyteczny. Niska celność oznacza, że nawet w przypadku zmasowanej salwy żaden z pocisków może nie trafić w cel. Systemy wieloprowadnicowe są niezwykle skuteczne przeciwko żołnierzom znajdującym się na otwartym terenie, ale w większości przypadków siły wroga nie stoją w czystym polu. Ponadto ogromna liczba rakiet potrzebnych do wystrzelenia może stanowić dodatkowe obciążenie logistyczne. Globalny trend w ostatnich latach przesunął się w kierunku stosowania mniejszej liczby pocisków o większej dokładności takich jak pociski do systemów HIMARS. Przypominają one już bardziej taktyczne pociski balistyczne niż klasyczną artylerię rakietową. Niemniej jednak Rosja nadal ceni radzieckie systemy wieloprowadnicowe i używa ich na szeroką skalę. Pod wieloma względami, grady, śmiercze i uragany są bronią psychologiczną, podnoszącą morale tych, którzy je wystrzeliwują, i niszczącą morale tych, którzy dostają się pod ich ostrzał. Przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie Rosja posiadała 22 bazy magazynowe z 1474 systemami wieloprowadnicowymi. Stanem na lato i jesień 2024 pozostaje jedynie 10 takich baz. Około połowa pozostałych wyrzutni rakietowych jest obecnie przechowywana w największej spośród nich 109 arsenale głównego zarządu rakiet i artylerii Ministerstwa Obrony w skrócie Grau w pobliżu Irkucka. Jak pokazuje zdjęcie satelitarne wykonane w październiku 2024 z 517 systemów, które znajdowały się tu przed wojną, dziś pozostało zaledwie 169. Widać, że duże powierzchnie są praktycznie opustoszałe, a wyrzutnie rakietowe zostały w dużej mierze zastąpione przez artylerię holowaną. Kolejną ważną bazą jest ósmy arsenał Grau. Obecnie jest drugim co do wielkości. Z zaledwie 54 rakietowymi wyrzutniami wieloprowadnicowymi w 2023. W porównaniu ze 146 przed wybuchem pełnoskalowej wojny. W ciągu roku liczba ta prawdopodobnie uległa dalszemu zmniejszeniu. Kilka innych baz, w których przechowywano wyrzutnie wieloprowadnicowe, zostało całkowicie opróżnionych np. przykład Nowa Jastanica, niedaleko Omska. 22 wyrzutnie BM21 Grad, które znajdowały się tam przed wojną, zniknęły. Inną bazą przechowywania sprzętu wojskowego jest Lesnoy Garadok, niedaleko czyty. Przed wojną znajdowało się tam 76 wyrzutni wieloprowadnicowych, takich jak BM27 Uragan, a teraz nie ma już żadnej, nie licząc kilku pojazdów pomocniczych i pojazdów ze zdemontowanymi modułami rakietowymi. W sumie w magazynach rosyjskiej armii pozostało tylko 339 wyrzutni wieloprowadnicowych. W porównaniu do przedwojennych 1474, czyli 23%. Podobnie jak w przypadku innego sprzętu, o którym pisaliśmy wcześniej, pozostałe w magazynach egzemplarze są najprawdopodobniej w najgorszym stanie. Według projektu Oryx, który rejestruje potwierdzone zdjęcia lub filmy dotyczące strat stron na wojnie. Rosja od 2022 roku straciła 249 wyrzutni Grad, 89 Uragan i dwa systemy BM-30 Smiercz. Jak wskazuje Kobert-Kabal w swoim filmie, nawet jeśli zapasy systemów wieloprowadnicowych w rosyjskich magazynach wyczerpią się, nie oznacza to, że wojsko rosyjskie nie będzie ich już mieć na stanie. Według Ukrainy w lutym 2024 roku Rosja miała w służbie około 1130 wieloprowadnicowych systemów rakietowych, przy czym wiele z nich jest obecnie naprawianych i modernizowanych. Obie strony używają również wielu improwizowanych systemów tego rodzaju. Na przykład montowanych na pojazdach morskich rakiet przeciwokrętowych RBU 6000. Trudności związane z produkcją W obliczeniach cobert Kabali i Osint analityków uwzględniono tylko trzy najpopularniejsze modele wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Autorzy badania zauważają, że inne, takie jak Tornado G lub Tornado S, są jedynie ulepszeniami starszych systemów, podczas gdy ciężkie miotacze ognia pokroju TOS-1 Buratino nie były widziane w bazach przechowywania. Ponadto kilka systemów znajduje się w zakładach naprawczych. Nie zostały one uwzględnione w obliczeniach, Ponieważ najprawdopodobniej zostały już usunięte z baz magazynowych w celu naprawy lub modernizacji i dalszego wykorzystania. Rosja zwiększa również produkcję nowych systemów rakietowych. Według niedawnego raportu niemieckiego Instytutu Gospodarki Światowej w Kolonii, rosyjska produkcja wieloprowadnicowych systemów rakietowych wzrosła o 153% od czwartego kwartału 2022 roku do chwili obecnej. Eksperci Instytutu szacują jednak, że 80% tej liczby stanowią również zmodernizowane systemy, które wcześniej wycofano z magazynów. Zdaniem Covert Kabal, nawet w najlepszym dla Rosji scenariuszu, nie wystarczy to do zrekompensowania ogromnego wyczerpania zapasów z powodu strat na froncie lub potrzeby uzbrojenia nowych formacji wojskowych. Aby osiągnąć ten cel, przy obecnym tempie wyczerpywania zapasów, Rosja musiałaby zwiększyć produkcję nowych systemów wieloprowadnicowych. A około 1300%. Koniec. Cóż mogę powiedzieć? Jak widzimy, sprawy wydają się iść we właściwym kierunku. Z jednej strony niezwykle mnie cieszy, że w końcu na dobre świat pozbędzie się większości radzieckich rupieci, robiąc miejsce dla nowoczesności. Co jak co, ale te nieszczęsne BWP 1 i 2 lub T72 i T62 powinny stać w muzeum, a nie bujać się na froncie. Dajcie 50- i sześćdziesięcioletnim konstrukcjom odejść na zasłużony, bardzo spóźniony odpoczynek. Choć w przypadku Rosjan, chyba na odwrót. Lepiej im życzyć, żeby dobrze kradli i powsze czasy jeździli na radzieckim, wielokrotnie kanibalizowanym złomie. Z drugiej strony trochę nie rozumiem, w kontekście szybko wyczerpujących się magazynów sprzętu, tezy, że w ciągu 15 lat trzeba będzie chwytać za broń. Jak na razie, to w ciągu 15 lat może uzupełnią stanę do jako takiego poziomu. A i to tylko pod warunkiem, że wojna zakończy się jutro. I w kontekście uzupełnienia zapasów, ciekawi mnie, czy wrócą do bardziej prostych, prymitywnych konstrukcji, czy raczej zepną się i zaczną w końcu produkować te swoje armaty. No, ale to są pytania, na które bez wątpienia w przyszłości uzyskamy wyczerpujące odpowiedzi. Trzeba tylko cierpliwie poczekać. Sam fakt szybko wyczerpujących się zapasów bez wątpienia gra na korzyść dronów, które, w odróżnieniu od sprzętu pancernego czy artylerii, można produkować szybko, w dużych ilościach, a sama broń jest w miarę precyzyjna, dostępna, masowa i prosta w obsłudze. No i co najważniejsze tania. Warto również zaznaczyć, że wytrzebienie rosyjskiego sprzętu pancernego może wydatnie stępić ich zdolności ofensywne, ale nie oznacza to, że Rosja przestanie być groźna w defensywie. Nie zapominajmy, że zatrzymanie rosyjskiego parcia na zachód to tylko połowa sukcesu. Dobrze byłoby ich również odrzucić do granicy z 1991, a do tego bez wątpienia trzeba ciężkiego sprzętu, którego Ukraina niestety również nie posiada. Taka sytuacja. Zobaczymy, co z tego koniec końców wyjdzie. Może Rosja też zacznie sprzęt za granicą kupować. Ludzi już ściąga jako dobrowolców. Czy to z Nepalu, Kuby lub Azji Centralnej. To czemu by nie kupić trochę sprzętu, który ostatnie 30 lat aktywnie eksportowano w świat? Kto wie, kto wie. Ale jedno jest pewne: posiłkując się kategoriami z Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych, po raz pierwszy w historii radziecki sprzęt pancerny z kategorii najmniejszej troski przeszedł do kategorii zagrożonego wyginięciem. Do wymarcia jeszcze trochę brakuje, ale sprawy bez wątpienia idą w tym kierunku. Temat bez wątpienia jest rozwojowy. Dziękuję i pozdrawiam.